Dzień dobry, dzisiaj jest przepiękna pogoda, świeci słoneczko, jest trochę chłodno, ale jest jesień, przynajmniej świeci słoneczko, więc jest przepięknie. My jedziemy właśnie nad jeziorko, co prawda na jakieś 5 godzin, ale zawsze coś, pieski sobie pobiegają, ja wzięłam statyw, więc porobię jakieś fotki, mój chłopak połowi ryby i wszyscy będą szczęśliwi. Jesteś przygotowana na dwie opcje. Dla chłopca i dla dziewczyny. Tak jest. Ja chcę wygrać. Policzek. Aż się zaczerwieniło. Nie widać, masz mocny kotka. I misio. Jesteście już szalone. Śliczne. Tak, śliczne. Ej, wiecie, że to są pierwsze rzeczy dla dziedziusia? Super, super. Nie, no te rzeczy dla dzieci są takie śliczne. Chciałam kupić jakąś zabawkę, ale wszystkie są takie już mocno określone. Jakby nie ma. Ty będzie codziennie, bo będzie codziennie opatulane. No ale zabawek nie ma. A jak jedną się ubrudzi, jest albo dla chłopca, w sensie dla chłopca lub dziewczynki, tylko wszystkie są różowe albo auta. Jest niedziela, 9 rano. Ja jestem naprawdę bardzo mocno przeziębiona. Wczoraj byłam 10 godzin w pracy. I właśnie jadę na kolejne 10, więc... Dzień dobry w ten piękny, słoneczny poniedziałek. Jakoś udało mi się przetrwać weekend. Dzisiaj z moim zdrowiem jest już znacznie lepiej. I od dzisiaj zaczęłam współpracę z cateringiem, więc również jestem bardzo podekscytowana. Ja właśnie skończyłam robić zdjęcia rzeczy na sprzedaż. Powiem wam, że tak się zmęczyłam, robiłam te zdjęcia godzinę. I nawet nie wiedziałam, że tyle tych rzeczy mam. Strasznie dużo. Myślę, że gdybym pogrzebała, to jeszcze coś by się znalazło. Ale na dzisiaj koniec. Zaraz je wystawię. Jadę właśnie po kawę. I do mamy. Dziękuję bardzo. A mogę jeszcze prosić cukier trzcinowy? Ile? Dwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Nie Shetland, bo się zobaczyłam. Nie, border collie. Czesać zapraszam, bo jestem numer na rotłance. Będę pamiętała. Jasne. Do widzenia. Niesamowite, jak szybko robi się ciemno. Przed sekundą wam mówiłam, że idę do mamy i jakby jestem z 20-25 minut później, już jest mega ciemno. Się jak święty Mikołaj. Idę właśnie wysłać paczki i jest tego cała torba. Właśnie odstawiam pieski i jadę do fryzjera. Mega się jaram, ale troszeczkę się stresuję, ale głównie dlatego, że właśnie jadę do Gdyni. Nigdy chyba nie znalazłam tam darmowego parkingu. No a jednak u fryzjera spędzę parę godzin. No, ale też dlatego, mając do Gdyni jakąś godzinkę, nie całą, z 50 minut myślę, wyjechałam 2 godziny wcześniej. Może mi się uda znaleźć darmowy parking? Może, zobaczymy. Szybki update, wydałam właśnie na ten parking 37 zł. Ale nie ma co płakać, przynajmniej miałam gdzie stanąć. Wczoraj w ogóle sprawdzałam bezpłatne parkingi w Gdyni. Ale oczywiście jak podjechałam, to wszystkie już były płatne,
nie wiem, wydaje mi się, że coś się zmieniło, ja po prostu ja się nie doinformowałam, a wszędzie parkingi w Gdyni już są płatne, bo jest jakaś tam strefa. Nie wiem, w Gdańsku tego nie ma, więc po prostu jestem niedoinformowana. W Gdyni bywam raz na pół roku. Najważniejsze, że stanęłam i biegnę do fryzjera. Jestem już po... Szkoda, że już jest ciemno, bo nie widać, ale jestem przezadowolona, naprawdę. Mam przepiękny kolor, pokażę wam dokładnie go jutro w świetle dziennym. Słuchajcie, jadę właśnie. W ogóle, cześć, dzień dobry, jest dzisiaj środa. Jadę na sesję z kuzynką mojego chłopaka i jedziemy na plażę, więc te zdjęcia muszą wyjść fajne. Aha! Nie pokazałam wam w ogóle włosów w tym świetle, więc możecie sobie zerknąć. Są jaśniejsze, ja widzę, że są dużo jaśniejsze. Są stonowane, nie są, że... Bo miałam moje włosy już w pewnym momencie w takim wydaniu, że u góry one były brązowe, tutaj były trochę jaśniejsze, na dole były rudawe, a teraz mają piękny kolor. No są stonowane i mam refleksy. I mi się bardzo podobają. Mam nadzieję, że wy też widzicie tą zmianę. Przejeżdżam właśnie koło szkoły, do której chodziłam, do liceum. I bardzo chętnie bym wróciła. Wiem, że pewnie po pierwszym dniu bym stwierdziła, że co ja zrobiłam, ale moim marzeniem teraz naprawdę jest pójście na lekcję. A dzisiaj na obiadek wlatuje kurczak po toskańsku ze szpinakiem, suszonymi pomidorami, z ryżem i sałatką. Brzmi przepysznie i myślę, że tak samo będzie smakować.